Cześć MDTV, nazywam się Adam Adamski, witam, mnie w dom, zapraszam. Witam w kolejnym odcinku na trasie. Dziś będziemy gościć u mnie w domu. Postaram się przygotować jakiś posiłek kulturystyczny na etapie moich przygotowań do Pucharu. Później przejdziemy na siłownię, wykonamy pierwszy z treningów przygotowań do Pucharu Polski. Mamy późne popołudnie, w tej chwili na tym etapie przygotowań jem makaron z pełnego ziarna, piersi z kurczaka, warzywa, no i jeszcze zostało troszeczkę czasu do pucharu, więc pozwalam sobie na połączenie to z fiksem, żeby miał lepszy smak. W następnych tygodniach już będę z tego rezygnować. Makaron gotujemy około 15-20 minut. Piersi z kurczaka kroimy w kosteczkę, wrzucamy na patelnię, dodajemy warzyw, fiks do potraw chińskich dla smaku. Wszystko mieszamy, aż będzie odpowiednia konsystencja. Makaron po ugotowaniu należy odcedzić, wrzucić na talerz, zalać piersiami i to wszystko. Piersi są już na patelni, dodałem do tego warzywa, wodę, przyprawy, wszystko będzie się dusiło powoli. Gdy woda się troszeczkę wygotuje, dodam fiks i będę mieszał jeszcze około 5-7 minut. Danie będzie gotowe, piersi będą gotowe wtedy. Mamy teraz troszeczkę czasu, zanim danie się przygotuje. Pokażę Wam, co mam w swojej lodówce. Więc tak, w swojej lodówce z moich produktów to głównie jajka, trochę tuńczyka, piersi z kurczaka, sok, oliwki, cola light. I to wszystko produkty, z których ja korzystam. Na górze jeszcze mamy rybę, warzywa, kiełbasę śląską.
Więc tak, posiłek już mamy gotowy. Wygląda to jak na rysunku. Zapewniam, że jest to bardzo smaczne. Resztę mięsa przeznaczyłem na następny posiłek. W tej chwili jesteśmy po posiłku. Odczekamy jakieś pół godzinki i przejdziemy na trening. Zacząłem trenować kulturystykę, to już będzie 17 lat temu. Przez te 17 lat dużo się zmieniło. Różne siłownie. Jedyne, co się nie zmieniło, to to, że zaczynaliśmy trenować w piwnicy i w tej chwili od kilku lat trenuję również w piwnicy. Jest to specyficzny trening polegający na użyciu głównie wolnych ciężarów. Wykonuję u siebie praktycznie większość grup mięśniowych. Jedynie trening nóg czworogłowych i dwugłowych ud wykonuję na siłowni w Legnicy. Jeden z odcinków będzie poświęcony temu treningowi. Więc tak, z suplementów, które stosuję, są to podstawowe suplementy, czyli aminokwasy BCAA, glutamina, białko serwatkowe, węglowodany, spalacze tłuszczu, ewentualnie jakieś wynalazki przed treningiem na polepszenie jakości treningu. W szkole podstawowej i średniej trenowałem różne sporty, trochę próbowałem piłkę nożną, trochę trenowałem piłkę ręczną. Nie zawsze to wychodziło tak, jakbym chciał. Myślę, że w tej chwili w kulturystyce się sprawdzam. Jest to moja pasja i hobby. W pierwszych zawodach, w których startowałem, były to Mistrzostwa Nowego Miasteczka w 1999 roku. Zająłem tam drugie miejsce w kategorii do 90 kg. Rok później pierwszy raz startowałem w Mistrzostwach Polski. Zająłem piąte miejsce. Do moich takich największych sukcesów myślę, że można zaliczyć zdobycie Mistrzostwa Polski w 2004 roku w kategorii 87,5 kg. Startowałem również w zawodach międzynarodowych, jednak wyniki nie były zbyt dobre. Przynajmniej nie zadowalały mnie. Poza tym kilkakrotnie zdobywałem wicemistrzostwo Polski, w tym również w parach z Kasią Kozakiewicz. Na pół godziny przed treningiem przyjmuję spalacze tłuszczu oraz NoExploda, aby poprawić efektywność treningu. Po treningu staram się wypijać w jak najszybszym czasie węglowodany oraz posiłek białkowo-węglowodanowy. Dzisiaj zaproszę Was na trening klatki piersiowej. Mięśnie trenuję, każdą grupę mięśni trenuję raz w tygodniu w systemie 3 dni treningu, dzień przerwy, 2 dni treningu, dzień przerwy. Widzieliście, co spożywam w tej chwili. Zostało 12 tygodni do Pucharu Polski. W miarę upływu czasu z tygodnia na tydzień dawka węglowodanów dziennie będzie się zmniejszała. Wykonuję również z tygodnia na tydzień coraz więcej, coraz dłuższy trening aerobowy. Mój dzień wygląda w ten sposób, że wstaję o godzinie 5 rano, wsiadam na rower, są to ćwiczenia aerobowe. W tej chwili wykonuję 40 minut ćwiczeń aerobowych. Następnie zajmuję się przygotowaniem posiłków na pierwszą część dnia. Następnie wychodzę do pracy. W pracy jem 2 posiłki. Po przyjściu do domu, po pracy jem, to już jest mój 4 posiłek. Następnie pół godziny po tym posiłku udaję się na trening. Trening trwa z reguły nie dłużej niż 1 godzinę. Jeżeli chodzi o pożywienie, w tej chwili pierwszy mój posiłek składa się z 7 białek, w tym 2 żółtka, 2 całe jajka, 100 gram płatków owsianych, wszystko zasmażam na patelni. Drugi posiłek i trzeci w tej chwili to jest 100 gram ryżu, po 150 gram fileta z kurczaka plus warzywa. Następny posiłek makaron pełnoziarnisty, też 100 gram i filet z kurczaka plus warzywa.
piąty, ostatni posiłek wieczorny. W tej chwili jest to tuńczyk w sosie własnym plus warzywa. W tej chwili przebiorę się i zapraszam na trening. Więc tak, przed treningiem przyjmuję aminokwasy BCAA, spalacz tłuszczu, w tym wypadku akurat hydroksykat oraz NoExploda.